wszystko musi jeść. Przerzuca sobie na jedzenie, ale nie mogą być chude. Za chwilę będzie wysypka. Na dworzu bardzo brzydko, cały dzień pada, ich nie wypuszczam dzisiaj, bo to miały być jakieś tutaj jeszcze alerty, dostaliśmy jakieś burze, czyli tu nie będę ryzykował. Zaraz nalejemy im wody, dodamy karmy. I na dzisiaj kończymy tutaj maluchami. Jutro ma być troszeczkę ładniejsza pogoda. Niedziela, to tak później jak się loty skończą, to je wypuści. Dzisiaj dostaną minerałów do tej drugiej porcji, czyli jeszcze dwa wiadra karmy, ale już pomieszane z minerałami, czyli głównie z grytami, bo takich tych minerałów to tak zbytnio nie sypie. Jeżeli używamy, to w tym roku minerały z Baxa albo z Van Robeysa, czyli naprawdę bardzo fajnie. Tak jak mówiłem, głównie karmy Goldwings, lekkostrawne diety i super diety, z dodatkiem później troszeczkę samego jęczmienia, a od następnego tygodnia, może już no tak mówię, 7-10 dni, wprowadzimy jeszcze troszeczkę owsa. Ale to tam maksymalnie 5% i później będziemy patrzeć na owsie, czy dojadają wszystko, czy nie. Też dzisiaj, teraz mają w wodach ocet, ale ocet mój, ja nie kupuję octu, sam robię ocet, ale teraz wypiją to wszystko i dzisiaj dostaną witaminki z Centrum Zdrowia, a od jutra, a od poniedziałku planuję zrobić im taką 5-dniówkę na Candivecie. Dobra. Do usłyszenia. Dobry lot.